Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, z tym, że drodzy Państwo, drodzy telewizowie, to powitanie jest owszem serdecznym powitaniem, zimowym powitaniem, chociaż ta zima troszeczkę szwankuje, no ale przynajmniej mamy kalendarzowo zimę, poza tym też witam lutowo, prawda, drugi miesiąc roku pańskiego 2024, a nade wszystko witam wielkopostnie, tak, kilka dni temu, bo w ubiegłym tygodniu, dokładnie 14 lutego, rozpoczęliśmy nowy okres liturgiczny, rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. I właśnie w ten czas Wielkiego Postu prowadziła nas bardzo ważna środa, tak zwana środa popielcowa, czy sucha środa, czy środa wstępna, różnie tę środę określamy. Ona właśnie zapowiedziała nam, że jesteśmy w nowym czasie. Czasie, który jest czasem bardzo wymagającym, bardzo trudnym, ale też czasem bardzo pożytecznym, bo proszę Państwa, jest to czas Wielkiego Postu, czyli czas wpatrywania się w krzyż, w tajemnicę krzyża, w tajemnicę cierpienia, w tajemnicę tego cierpienia, które właśnie było cierpieniem Chrystusa, ale które w jakiś sposób jest także naszym cierpieniem. My chcemy włączyć się w cierpienie Chrystusa, my chcemy razem z Chrystusem cierpieć poprzez różne wyrzeczenia, poprzez różne ofiary, poprzez różnego rodzaju zmiany naszego postępowania. Dlatego też czas Wielkiego Postu to właśnie ten czas, kiedy patrzymy na Chrystusa, kiedy modlimy się razem z Nim, jak tutaj widzimy na tym plakacie wielkopostnym, modlimy się do Niego, ale też proszę zauważyć, modlimy się razem z Nim. Chrystus modli się, jak wiemy. On modli się o swoją modlitwą, zachęca nas do tego, żebyśmy też modlili się. Ta wspólna nasza modlitwa wielkopostna. Drodzy Państwo, czas Wielkiego Postu to oczywiście, jak powiedziałem, czas wyrzeczenia, czas rezygnacji, różne postanowienia. W Wielkim Poście nie tańczymy, jest to tak zwany czas zakazany. W Wielkim Poście staramy się być ludźmi trzeźwymi, w Wielkim Poście staramy się być ludźmi, którzy troszeczkę mniej oglądają telewizję i którzy też nieco skromniej żyją, w sensie też żołądka. Nie chodzi o to, że nie stać nas na to. Chodzi o to, żebyśmy właśnie zmotywowali siebie tym, że Chrystus od nas może tego nie domaga się, nie żąda, ale oczekuje od nas właśnie tego rodzaju naszej postawy, żeby właśnie ta postawa, nasza postawa była taką postawą wyrzeczenia. Czas Wielkiego Postu, kochani, to czas nabożeństw wielkopostnych, to droga krzyżowa, to gorzkie żale. Zachęcam do udziału w tych nabożeństwach zawsze, w każdy piątek, w każdym kościele. Godzina czasem przedpołudniowa, czasem południowa, czasem popołudniowa. Jest właśnie takie cudowne nabożeństwo drogi krzyżowej, a w każdą niedzielę, też w każdym kościele, po południu przeważnie nabożeństwo gorzkich żali. Zechciejmy przyjrzeć się tym nabożeństwom, zechciejmy w tych nabożeństwach rozkochać się i zechciejmy właśnie brać udział w nich, bo wiedzieć, że one są troszeczkę za mało. Jeżeli coś wiem, to z tej wiedzy staram się korzystać. Jeżeli wiem, że jest droga krzyżowa piątek, to idę do kościoła. Jeżeli wiem, że w niedzielę są gorzkie żale, to idę na gorzkie żale. Poza tym też, drodzy Państwo, czas Wielkiego Postu to czas rekolekcji, właśnie rekolekcje wielkopostne. Może w niektórych parafiach one się zaczęły. To jest taki czas ćwiczenia wewnętrznego, czas takiego duchowego wejścia w siebie, czas remanentu, czas takiego właśnie czegoś, co ma spowodować, że trochę nasze życie uporządkujemy. Dlatego też zechciejmy też poważnie potraktować rekolekcje wielkopostne w swojej parafii czy w sąsiedniej parafii, bo czasem w swojej parafii nie pasuje. Sąsiednia parafia ma inny termin. Niech właśnie ten czas będzie też czasem rekolekcyjnym, który pozwoli nam na to, żebyśmy, jak powiedziałem, weszli w siebie i żebyśmy troszeczkę siebie uporządkowali, bo tego porządku nam, kochani, bardzo naprawdę, bardzo potrzeba. Drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela, jak wiemy, jest to już pierwsza niedziela Wielkiego Postu i gdy będziemy, bo jeszcze gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu usługiwali. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas wypełnił się i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. Kochani, jak słyszymy, czy słyszeliśmy przed chwilą, że Jezus był kuszony? Tak, bo Jezus był też człowiekiem i szatan chciał go, że tak powiem, kupić, chciał go przeciągnąć na swoją stronę. Jak wiemy, że Jezus te pokusy wszystkie szatańskie odpiera w sposób skuteczny i w ten sposób uczy nas, że my też mamy walczyć z szatanem w sposób skuteczny. Nie możemy poddawać się, nie możemy ulegać pokusie. Ja wiem, że czasem u nas bardzo smaczna, ale zawsze jest podstępna. Jest to
pokusa szatańska, dlatego też nie dajmy się w tym temacie zwariować. Bądźmy odporni, bądźmy silni i tutaj niech święty Paweł przed nami stanie i powie nam, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jeżeli skutecznie walczymy, to oczywiście walczymy nie sami, nie na własną rękę, ale walczymy razem z Chrystusem, walczymy przy Jego pomocy. Poza tym, jak też słyszeliśmy, Chrystus nas wzywa do czego? Do nawracania się. Mamy nawracać się, zobaczmy. To nawracanie się, ono towarzyszy nam zawsze, zawsze, każdego dnia i w każdym czasie. A szczególnie ma nam towarzyszyć właśnie teraz w Wielkim Poście. To czas nawracania się, to czas pokuty, to czas przemiany. Nawracajcie się. Kto ma nawracać się? Ja, siostro. Ja, bracie. Ty, siostro. Ty, bracie. Mamy nawracać się. Nie bójmy się nawracania się, bo nawracanie się oznacza też właśnie to porządkowanie naszego życia, to układanie naszego życia nie według planu własnego, egoistycznego, ale według planu Bożego, według planu Chrystusa. Chrystus wzywa nas do nawracania, ale też do nawracania w atmosferze Ewangelii. Jak słyszeliśmy, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli wierzcie w Ewangelię. A co to jest Ewangelia? Ewangelia to jest właśnie Chrystus. To jest Jego nauka, to jest ta Jego dobra nowina. Mamy wierzyć w Ewangelię. Jeżeli wierzymy w Ewangelię, to właśnie ta nasza wiara w nią Ewangelię przekłada się, czy przełoży się na nasze lepsze, bardziej odpowiedzialne życie. Kochani, życzę, żeby ten czas Wielkiego Postu był czasem naprawdę błogosławionym i żebyśmy poprzez ten czas Wielkiego Postu zmierzali z nadzieją ku największym świętom w roku kościelnym, świętom zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Póki co czekają nas jeszcze dni wielkopostne, tygodnie wielkopostne, rekolekcje, Droga Krzyżowa, gorzkie żale. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy wielkopostny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.